Z oddziałami integracyjnymi od kilku dni można po rocznej przerwie korzystać z usług poradni psychologiczno-pedagogicznej, ponownie umiejscowionej na terenie Dusznik Zdroju. No, bardzo się cieszę, że jest na placówce, ponieważ na bieżąco będziemy mogli współpracować i korzystać właśnie z pomocy fachowców, a jesteśmy szkołą z oddziałami integracyjnymi, więc dla nas jest to bardzo duża korzyść. Na terenie powiatu kłodzkiego posiadamy aż 4 poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Nowej Rudzie, Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej oraz wspomnianych wcześniej Dusznikach Zdroju. Łącznie w powiecie kłodzkim obejmujemy swoim zasięgiem, swoją opieką teoretycznie około 35 tysięcy dzieci i młodzieży od zera, ponieważ to jest istotną rzeczą. W poradniach można spotkać także i kilkumiesięczne oseski, które są już badane przez fachowców logopedów, by jak na najwcześniejszym etapie zapobiec rozwojowi jakichś wad wymowy, by po prostu jak najszybciej wychwycić pewne nieprawidłowości i tym skuteczniej pomagać. Także jesteśmy skupieni na pomocy naprawdę od zera do 20 kilku lat, jeżeli chodzi o dzieci czy młodzież już starszą, ale z upośledzeniami umysłowymi w stopniu na przykład znacznym czy głębokim. Usytuowanie poradni dusznickiej znajduje się w miejscu istnienia wcześniejszej sali rehabilitacji ruchowej, która została przeniesiona na teren nowej hali sportowej. Aktualnie znajdujemy się na terenie poradni, która istnieje tak naprawdę od 2 listopada 2011 roku. Wcześniej przez 23 lata siedziba poradni znajdowała się również w Dusznikach przy ulicy Wojska Polskiego 23, a w zeszłym roku przez niecały rok pracowaliśmy w Kudowie Zdroju przy ulicy Fabrycznej. Także wracamy na stare śmieci. Czym były spowodowane te zmiany lokalowe? Zmiany lokalowe były spowodowane tak naprawdę tym, że zawsze siedziba poradni, że tak powiem, nie jest samodzielna, tylko jesteśmy u kogoś. Poprzednio byliśmy na terenie domów czasów dziecięcych, tam trwał remont, były przystosowane pomieszczenia dla osób, które przyjeżdżają na turnusy, w związku z tym trzeba było przenieść poradnie. Obecnie w Kudowie budynek, w którym mieliśmy siedzibę, został wystawiony na sprzedaż i wróciliśmy do Dusznik. Ten lokal był cały czas używany, wcześniej jako miejsce rehabilitacji, później jako mieszkanie, a w tej chwili po prostu no, tylko był dostosowany w niewielkim stopniu i wystarczy na to, żeby prowadzić zajęcia. Nie tyle mi zależało, co mieszkańcom Dusznik oraz ludziom, którzy w Dusznikach, z Dusznikami wiążą swoje nadzieje. Duszniki mieszczą się w centrum okręgu, w centrum obwodu, który poradnia obsługuje. To ułatwia każdemu komunikację z Dusznikami. Obniża koszty, a to jest bardzo ważne. Dla rodzica, który ma dziecko z problemami, obniżenie kosztów jego dojazdu do miejsca centralnego jest bardzo istotne. Duszniki poprzez pryzmat tego, że mają poradnie przeciwdziałania uzależnieniom, mają teraz drugą poradnię, która była zawsze w Dusznikach. Poradnia zajmuje się diagnozą, terapią, doradztwem i profilaktyką dla dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 19 lat. Świadczymy również usługi, jeśli chodzi o dział zawodoznawczy, o talenty, o zdolności, o wczesne wspomaganie rozwoju. Ponadto z każdym jednym problemem, z którym do nas się zgłosi dziecko, rodzic, nauczyciel, wychowawca, etc., zostają przyjęci. Jeśli my czegoś nie potrafimy tutaj załatwić na miejscu, to kierujemy do ośrodków specjalistycznych w Polsce. Ile rocznie macie klientów? Mogę podać dane, akurat bo robiłam sprawozdanie za ostatni rok, to było ponad 2000 osób przyjęliśmy. Coraz większa świadomość u rodziców powoduje, że coraz więcej dzieci się zgłasza z różnymi problemami. Kiedyś po prostu ta opieka nie była tak popularną, czy też na przykład wysłanie dziecka do poradni wiązało się z pewną stygmatyzacją, prawda? Teraz już na tyle świadomość się podniosła, że te dzieci nie są już tak bardzo na przykład w środowisku szkolnym już stygmatyzowane, chociaż zawsze to jest pewna taka łatka, że byłeś u pedagoga, psychologa, natomiast rodzice częściej też sięgają po poradę, więc obsada kadrowa by się przydała. Poradnie są konieczne dla nas, dla powiatu, to rzeczywiście są dzieciaki, które z jednej strony potrzebują pomocy, z drugiej strony
Są też dzieciaki, które są bardzo zdolne, też potrzebują pomocy w tym, żeby jednak się kształcić. Tym niemniej rzeczywiście większość gro to są dzieci, to są dorośli, którzy potrzebują pomocy w wychowaniu swoich dzieci, dlatego tych poradni jest aż 4 na terenie powiatu kłodzkiego. Czy potrzeb jest więcej? Znacznie więcej. Ja nie ukrywam, że najbardziej, największa kolejka oczekujących jest do oligofrenopedagoga, do terapeutów i z tym mamy, to są ludzie zatrudnieni na pół etatu i nie ukrywam, że tutaj optymalne byłoby zwiększenie dla tych osób zatrudnienia do pełnego etatu. Powiedział pan, że 4 tego rodzaju poradnie w całym powiecie to dużo, ale z moich informacji wynika, że to wciąż za mało. Jakoś tak wygląda, że rzeczywiście coraz więcej diagnozujemy u dzieci różnych problemów. Z jednej strony, jak rozumiem, jest większa świadomość tego, czy dziecko ma jakiś problem, czy nie ma i trzeba udać się do specjalisty i sprawdzić, czy na pewno to, że soplanin jest normalne w jego wieku. Z drugiej strony za różnymi diagnozami też idzie konkretna pomoc, więc też tego ludzie chcą. Aczkolwiek też trzeba pamiętać, że ilość dzieci w ogóle maleje. Więc nie spodziewam się jakichś drastycznych zwiększeń odwiedzin poradni. Z drugiej strony, czy z kolejnej strony, bo już były ze 2, powstają też poradnie prywatne. Prywatne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które też mogą wykonywać dokładnie te same zadania zlecone lub też za pieniądze prywatne. Za prywatne poradnie trzeba płacić. O tych powstałych przy stowarzyszeniach jeszcze nie słychać, a zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży wciąż rośnie. Dobrze by było, gdyby wzrosła ilość etatów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Nie za bardzo nas na to stać. Zwyczajnie musimy dokładać naprawdę potężne pieniądze do tego, żeby diagnozować dzieci i im pomagać. Jeżeli byłaby ta pomoc realna z zewnątrz, od na przykład ministerstw, to tak, jesteśmy wtedy w stanie zwiększać. Natomiast w tej chwili muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o porównanie z innymi powiatami, mamy jedną z największych ilości specjalistów na ilości dzieci. Czyli to nie jest tak, że te dzieci zostają bez wsparcia. Pan dyrektor Skrzypczyk zapowiada zmiany w funkcjonowaniu poradni. Wszyscy wiemy, że z powodu trudności budżetowych i samorządy borykają się z bardzo poważnymi kłopotami finansowymi, a więc w przyszłym roku nie ma co specjalnie liczyć na poprawę sytuacji. A nawet można powiedzieć, że mogą być pewne redukcje. Jak to jest najczęściej w życiu? Dobra wiadomość nowej, korzystniejszej lokalizacji poradni przeplotła się z informacją o redukcji etatów. Nasza pani terapeutka Joanna Rola i pan psycholog. Nie, Wrona. Wrona, przepraszam. Coś się zmieniło. Psycholog Tomasz Włostek. Także w takim składzie pracujemy.